Poniedziałek, 23 stycznia. Witamy Państwa w programie Opolskie o poranku i miło nam bardzo, że to właśnie z nami rozpoczynają Państwo swój nowy tydzień. Kacper Śnigurski. Iwona Tokarska. Witamy również wszystkich facebookowiczów, którzy będą z nami do końca tak mniej więcej pierwszego tematu, a tych tematów dzisiaj będzie na pewno bardzo sporo, ale najpierw o tym, kto ma dzisiaj imieniny. Ildefons, Rajmund i Rajmunda. I w ogóle 20 innych osób. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. I tradycyjnie zachęcamy do kontaktu z nami. Można wysłać właśnie życzenie i pozdrowienia tym osobom na naszego maila opolskieoporanku@tvp.pl lub pod numer telefonu, to Kacper. 605-605-292. Nietypowe święta mamy dzisiaj, bardzo ciekawe, bo jest Dzień Najbardziej Kochanych, Dzień Pisma Ręcznego i Dzień Bez Opakowań Foliowych. Więc opakowań nie bierzmy, a potem coś sobie napiszmy ręką, bo wszystko robimy na tym, no, komputerze teraz. Tak, ale Ola Kierata właśnie będzie Państwu przypominała o tym, jak to było dawniej, jak pięknie uczono się pisać po prostu i potem my możemy sobie właśnie zerknąć w te takie starodawne pisma i podziwiać. Ale będzie sporo sportowych tematów dzisiaj, bo zasiądą na naszej kanapie siatkarki pierwszoligowego AZS-u Politechniki Opolskiej, które pokażą swój kalendarz. Czyli nie o stronie sportowej, a tej takiej modelingowej. Potem pojawią się panowie, no w sumie najpierw pojawią się panowie karatecy, którzy nawet nam pokażą, co zrobić, kiedy ktoś nas zaatakuje. No i to będzie bardzo efektowna walka. To bardzo. Iwona, będziemy tam trenować. I jeszcze... Porozmawiamy o sporcie, podsumujemy weekend, nie tylko skoki narciarskie, nie tylko Orlik, prawda? Hokej. Tak, hokej. Jeszcze siatkarze byli w Nysie, to też oglądałam. Tak, i co jeszcze? I co jeszcze było? Short track. A, no, sporo widzisz. Tego było. Tymczasem jeszcze chcieliśmy Państwu powiedzieć, że pogoda. Będzie dzisiaj pogoda. Ale muzycznie jeszcze będzie, kto nam towarzyszy. A Marzena Rakowska będzie, ale to później chciałem powiedzieć. Teraz chciałem powiedzieć, że pogoda będzie. Jeden stopień na plusie w Opolu, wszędzie będzie słoneczko, ale trochę za chmurami, 1026 hektopaskali i zapisałem sobie, że wiatr północno-wschodni, więc jak mamy zamiar skakać, jak stoch, no to weźmy to pod uwagę. Całkiem przyjemne warunki pogodowe, trzeba przyznać, że nie jest najgorzej. Nie ma tego takiego srogiego mrozu. No to co, to teraz Marzena Rakowska będzie dla nas śpiewać, a to będzie utwór Adele, Chasing Pavements. Zapraszamy. I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I'll tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I end up. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? I'll build myself up and fly around a circle, wasted as my heart drop and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up, or should I just keep chasing pavements, even just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I?
Marzena Rakowska, kapitalny utwór, aż tu sobie podśpiewywaliśmy, niezwykle zdolna artystka i to nie było z playbacku. Tak, to było na żywo, bardzo ładnie zaśpiewane, a potem artystka pojawi się na naszej kanapie. Dokładnie tak, a tymczasem na naszej kanapie zasiadają już zawodnicy i instruktor karate. Pan Damian Laszuk, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Bartosz Laszuk. Dzień dobry. Bracia. Dwaj bracia, których połączył, w zasadzie łączy wielki sport, sztuka walki. Pan Damian niebawem wybiera się do Hagi, dobrze pamiętam, dobrze, do Hagi. Tak, zgadza się. Co w tej Hadze będzie, proszę powiedzieć? W Hadze mam stoczyć walkę o pas mistrza świata organizacji International Budokai Gerarda Gordo w karate Kyokushin. Mhm. Czy to jest już taki szczyt marzeń każdego sportowca, każdego karateki, żeby właśnie tam pojechać i powalczyć? Na pewno mój jeden ze szczytów. Bardzo jest to duże dla mnie wyróżnienie, kiedy Gerard Gordo osobiście poprosił mnie, znaczy poinformował mnie, że chce, żebym ja stoczył tą walkę. Czy szczyt każdego sportowca? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, także każdy po zdobyciu szczytu zaraz szuka sobie kolejnego, albo ten kolejny sam na niego trafia. Z kim pan stoczy tę walkę? Czy już przeciwnik jest znany? Tak, znam przeciwnika. Jest to Mano de Kock, jeden z uczniów Gerarda Gordo, także walka będzie na pewno trudna. Już raz z nim walczyłem. Na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski wygrałem decyzją sędziów, ale było bardzo blisko. Także, to była zacięta walka. Także dalej ciężko pracuję pomimo zwycięstwa. Nie wróżę sobie samych skowronków, także wiem, że mój przeciwnik też ciężko pracuje do tej walki. A jest pan też trenerem Bartka, tak? Nawzajem się trenujemy. To może opowiedzcie panowie właśnie, od czego zaczęła się ta przygoda, ta pasja po prostu związana właśnie ze sztukami walk wschodnich. Ty chcesz coś? No, zaczęła się, jak szedłem na zakupy z mamą. Jeszcze byłem w przedszkolu, miałem chyba 5 lat, z tego co pamiętam. To który to był rok? Bo to ważne. Zaraz powiemy dlaczego. 98. No, proszę. 98, 99. No i zobaczyliśmy ogłoszenie i stwierdziłem, że przejdę, zobaczę, jak to jest. 98 rok, to teraz nawiążę do tego roku, to te wszystkie filmy wtedy się pojawiały. Z tak, Bruce'em Lee, Jackie Chanem. Karate Kid. O. To za chwilkę sprawdzimy też wasze umiejętności, czy potraficie tak uderzyć, tak jak w Karate Kid, że tam... No, zaraz wytłumaczę. Z przeskokiem, tak? Tak, no dobrze. Chętnie się nauczymy. Ale panie Damianie, tylko proszę mikrofon troszkę bliżej ust trzymać, bo z tego co wiem, to jak pan zaczynał swoją przygodę właśnie z karate, to miał pan, znaczy ma pan nadal 160 cm wzrostu, ale 100 kg wagi. Gdzie ta waga się zgubiła? Znaczy troszeczkę urosłem od tego czasu, teraz mam 1,80 m, a waga się, no troszeczkę się pogubiła. No, zacząłem pracować, trenować. W sumie nigdy jakoś się nie skupiałem nad utratą wagi. Bardziej za mnie się na tym skupiano, bo też wiem, że się leczyłem w poradni endokrynologicznej, tam z problemami hormonalnymi, tego typu sprawy. Później gdzieś ta waga zaczęła schodzić sama. Na pewno sport też w tym pomógł. Tak, jak najbardziej, ale też z czasem też się zacząłem interesować żywieniem. Na chwilę obecną jestem dietetykiem, również w 4 specjalizacjach. Także i siebie prowadzę, swoich podopiecznych, również i pod tym kątem żywienia i suplementacji. Także no jakoś to jedno z drugim się zawsze łączyło. No chciałem jak najlepiej pomagać swoim podopiecznym, stąd właśnie zainteresowanie i fizjoterapią, i suplementacją, i żywieniem, żeby jak najlepiej im pomagać. Proszę powiedzieć, teraz mamy ogromny wzrost popularności wszystkich sportów walki. Głównie chodzi to o MMA, ale czy to też się przekłada na ilość osób, które chcą trenować karate? Ilu ma pan tych podopiecznych?
Czy faktycznie z roku na rok przybywa? Nie, nie. To jak jest boom na dany sport, na daną sztukę walki, to, to w zasadzie jest to tylko i wyłącznie tutaj. To media odgrywają dużą rolę. Także brazylijskiego jiu-jitsu i MMA jest od jakiegoś czasu bardzo dużo właśnie w mediach, więc, więc tutaj jest najwięcej chętnych. Aczkolwiek taka ciekawostka co do karate, bo my zajmujemy się też odkrywaniem przeszłości tego karate i tym, jakie wyglądało kiedyś. I tak naprawdę ono wyglądało zupełnie inaczej niż to widzimy teraz w dowolnej organizacji, dowolnego stylu na świecie. A te wszystkie te takie układy, może państwo mieli okazję zobaczyć, które tak dziwnie, śmiesznie wyglądają, że tam się nie trzyma gardy. To wszystko ma pewien swój cel. My to wyjaśniamy na tle historycznym między innymi, ale też obecny rozwój sztuk walki po prostu pomaga, bo karate w oryginale wyglądało jak takie pomieszanie obecnego MMA z Krav Magą. Czyli tak jak rozmawialiśmy sobie przed programem, dużo urywania głów. No i wszystko dozwolone, także sprowadza do parteru, dźwignie, duszenia, to wszystko było w karate. Zresztą widać to jeszcze resztki tego na pierwszych turniejach organizowanych w karate. Też tam się przewracali, uderzali na ziemi, teraz już to wszędzie zanikło. W takim razie już tyle powiedzieliśmy o tej walce, no to pokażmy może kilka właśnie tutaj trików, dobrze? Zapraszam do środka. To my weźmiemy mikrofony, najwyżej będziemy podchodzić tam później z nimi. W tle mamy ostrą muzyczkę i proszę, Iwona. To może ty zrobisz ten taki ruch, wiesz, rozpoczynający. Aha, a jak się rozpoczyna walka? Tak po prostu machnąć mam? Może być tak. No to dobra, to ciach, poszło. No, dawaj, Iwona. Wejdź tam, rozdziel panów, jakbyś mogła. Bo... Walka na poważnie się zrobiła. O, dobrze, dobra, dziękujemy bardzo, oto się bracia, o nie, przybili piątkę, więc nie ma żadnego problemu. Oddajemy mikrofony. Ale właśnie o co ja chciałem podpytać, to też rozmawialiśmy przed programem o tym, jak unikać walki, że w sumie nie chodzi o to, żeby nauczyć się bić, tylko chodzi o to, żeby mentalnie przygotować się do walki, tak? Na tym polega, to jest najważniejsze zadanie samoobrony? Tak, chociaż my nie lubimy mówić o samoobronie, bo samoobrona zawęża nam pole manewru. Każdy, kto kojarzy samoobronę, no to kojarzy z tym, że ktoś już mnie trzyma i ej, ty taki inny, bo ci coś zrobię. Tak? No właśnie, a co kobieta może zrobić? Jakiś taki najprostszy ruch. To ja ci potrzymam. Do tego zmierzamy. Uderzyć wam w twarz? Proszę bardzo. O, tu jest Iwona gotowa do walki. Dlatego wolimy mówić o bezpieczeństwie osobistym, a nie o samoobronie, bo to jest cała masa rzeczy innych, które nas zabezpieczą przed walką. Tak ja lubię o tym myśleć, to 95% bezpieczeństwa osobistego to jest świadomość otoczenia, kolejne 4% to jest dobra nawijka, a ostatni procent tak naprawdę to jest walka, żeby utrzymać mnie w bezpieczeństwie. Także co kobieta najważniejsze może zrobić? No właśnie, bo teraz tak... Zresztą każdy, co jest najważniejsze, nie robić głupich rzeczy w głupich miejscach z głupimi ludźmi. To są trzy najważniejsze rzeczy. Także przykład, po prostu jedziemy ze znajomymi do gdzieś na imprezę do obcego miasta, no to ze znajomymi, których dobrze znam, to po pierwsze, to jest ważne, nie z przypadkowymi osobami, unikamy tego. Jeśli już tam jestem, to nie piję za dużo alkoholu, nie używam innych rzeczy. I nie obrażam większych od siebie, to chyba jest ważne. To robienie tych głupich rzeczy, jedna z tych. Ale już uznajmy, że jest pan napastnikiem, a Iwona pana już zdenerwowała absolutnie, totalnie, a to w ogóle nie trudno. I teraz jak ona ma się obronić przed napastnikiem? Jakiś taki ruch, coś takiego, żeby... Ruchy to przede wszystkim jako ja kobieta, to tutaj wchodzi nam paznokcie na stronę. Działanie z zaskoczenia, bo o to łatwiej. Także kobieta nie powinna wchodzić w otwartą walkę z napastnikiem, z mężczyzną, czyli stawać, bo ja będę walczyć, bo ja coś się uczyłam.
to, co by było najlepsze, kiedy już wyczerpaliście wszystkie inne możliwości, to dopuścić napastnika blisko, dać mu poczucie, że tak powiem, zwycięstwa. Aha. Zwycięstwa i obietnicy. Taką bezbronną po prostu kobietkę tak, udawać. Tak, to jest dobry, to jest bardzo dobry pomysł, żeby w jego umyśle już się roztoczyła wizja przyjemności. I zwycięstwa. Słodkości, tak, że on już jest wygrany. Już widzę, jak Iwona mówi, o, wygrałeś, przepraszam cię. Ojej, biedna. Tak, ale tylko po to, żeby zaraz później urwać głowę, także jest tutaj bardzo wiele do dyspozycji. Jeśli... To może Bartek, ja się zajmę gadaniem. No ale to szybciutko już musimy pokazać. To musimy szybko tak, to pokazać, tak. Tak, więc jeśli Bartek będzie przychodził, będzie się obciskiwał, tak? Chodź moja kochana, to na przykład właśnie pozwolić mu podejść bliżej, położyć rękę, ale ty jesteś fajny, jaki ty jesteś przyjemny. On jest cały rozmarzony. I teraz bardzo prosty ruch, czyli podnosimy nogę w kierunku jego pasa. No, w kierunku jego pasa, go. Tak, żeby... Kochones musisz go, a nie co ty. Dobrze, to powiedzmy, tak, przytulić go tam, gdzie chciał być przytulony. Dziękuję. Więc tam go trafiamy, a później kontynuacja dowolna według inwencji. To na pewno nam pozwoli te kolejne rzeczy brutalnie wykonać. Ale skutecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, żegnamy się z widzami właśnie na Facebooku. Tutaj. Ale było do trójki, ty źle patrzyłaś. Nie, no tutaj już w końcu mówimy. Żegnamy się z widzami na Facebooku, a tymczasem łączymy się z Aleksandrą Kieretą, która właśnie o tym dniu dzisiaj ręcznego pisania będzie opowiadała. Pisać można pięknie i równo, albo jak kura pazurem. Do niedawna przywiązywano do tego szczególną uwagę. Jednak w dobie SMS-ów i maili sztuka pięknego i starannego pisania zanika. O tym, jak kiedyś wyglądała nauka kaligrafii i jakimi przyrządami się posługiwano, opowie nam pani Magdalena Górniak-Bardzik z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku ubiegłego wieku, zanim uczeń zaczął pisać w zeszycie, posługiwano się tabliczkami łupkowymi. Czy to było trudne? Myślę, że nie było trudne. Mamy tutaj taką tabliczkę łupkową. Możemy zobaczyć dzisiaj, jak wygląda. Myślę, że jeden z nas takiej tabliczki nie miał w ręku i nie miał możliwości pisania na niej. Dzieci faktycznie, kiedy rozpoczynały naukę w szkole tutaj na Śląsku, a miały wtedy 6 lat, mogły pisać, mogły uczyć się stawiać litery i cyfry tylko na takich łupkowych tabliczkach. Te tabliczki były wykonane ze skały, zwanej łupkiem, stąd ta nazwa. One były dwustronne. Z jednej strony, jak Państwo widzicie, były w linie i tam dzieci stawiały pierwsze litery. Z drugiej strony, i tu trzeba mi już uwierzyć, ponieważ tabliczka jest starta, była kratka do stawiania pierwszych cyfer. I na tych tabliczkach pisano takimi oto rysikami. Dzieci tak długo pisały na tych łupkowych tabliczkach, aż poznały wszystkie litery, cyfry, nauczyły się je łączyć i w zależności od tego, jak długo potrzebowały czasu, żeby to opanować, tak długo na tych tabliczkach pisały. I dopiero wtedy nauczyciel pozwalał sięgnąć po inne przybory do pisania, ale już od samego początku właśnie do nauki pisania, do stawiania pięknych liter przywiązywał wielką wagę. Czy jeśli uczeń popełnił jakiś błąd, można było go zatrzeć? Oczywiście, właśnie jak widzimy do każdej tabliczki, to widać również na starych fotografiach pierwszoklasistów, kiedy im z tornistrów wystają takie dzisiaj zagadkowe szmatki i gąbki. Wiadomo, że była taka tabliczka w środku i te gąbki, te szmatki służyły do wymazywania, czyli kiedy jedna strona się zapełniła, trzeba wszystko było zmazać, żeby zrobić sobie miejsce na dalszą pracę. Taki prototyp tableta w rękach chuligana mógł też być niebezpiecznym narzędziem. Świadczy o tym scena z Ani Zielonego Wzgórza, podczas której główna bohaterka rozbiła taką tabliczkę na głowie Gilberta, dlatego że przezwał ją marchewką z powodu jej rudych włosów. A już za kilka minut porozmawiamy o tym, jak posługiwano się piórem gęsim oraz tym ze stalówką. Dziękujemy bardzo Ola serdecznie. Ola przywołała we mnie wspomnienie teraz Ani z Zielonego Wzgórza. Ja bardzo lubiłam tę książkę czytać. A tymczasem na naszej kanapie zmieniamy temat. Będzie o kalendarzu i naszymi gośćmi będzie Barbara Włodarczyk. Witamy serdecznie. Oraz jest również z nami pani... Dorota Dydak. Dorota Dydak,
No i Tomasz Wróbel, który jest tutaj, już możemy go znaleźć. No, jesteście, bo po pierwsze jesteście zdolnymi zawodniczkami. Ale do tego uroczymi, pięknymi, co właśnie możemy zobaczyć w tym kalendarzu. Ale to może jeszcze raz po prostu dla poprawności przedstawmy na naszej kanapie. Barbara Włodarczyk, zawodniczka AZS-u Politechniki Opolskiej oraz Dorota Dydak, również zawodniczka AZS-u Politechniki Opolskiej, a także pan Tomasz Wróbel, prezes AZS-u Politechniki Opolskiej. Spotkaliśmy się najpierw po to, żeby porozmawiać o tym kalendarzu i co ważne, będziemy mieli do rozdania kilka takich kalendarzy i o co chodzi, to najlepiej będzie warto wejść na naszego Facebooka TVP3 Opole i tam będą wszelkie informacje, jak zdobyć właśnie taki kalendarz z pięknymi siatkarkami. To może ja na początek zapytam pana prezesa, w ogóle po co ten kalendarz? Skąd się wziął ten pomysł? To nie jest jakiś innowacyjny pomysł. Kalendarze ze sportowcami są częstym elementem marketingowym. My staramy się promować hasłem siatka jest piękna, bo jak wiadomo, siatkarki, piękne siatkarki jest dobrze sprzedać, dobrze pokazać. No i jeżeli mamy takie rzeczy, no to chwalimy się. A koncepcja sama kalendarza, myślę, że tutaj zrzucę troszkę pomysł na Adama Malika. Na pewno miał on być inny, miał być troszkę spoza tej strefy sportowej. Miał być elegancki. No i myślę, że taki wyszedł, a materiał był właściwy, że tak się wyrażę. I wystarczyło tylko dobrać odpowiednią scenerię i dziewczyny idealnie przekazać, przedstawić. To kto wykonał te zdjęcia właśnie? Jak mówię, muszę to zrzucić na Adama Malika, bo zajął się tym całkowicie, chyba że wy dziewczyny pamiętacie. Niestety raczej nie pamiętam. Ale dziewczyny, czy to było dla was takie jakieś nowe wyzwanie, czy już brałyście udział w takich fotosesjach? Bo zgaduję, że jako zawodniczki zawodowe, w tym przypadku pierwszoligowe, to nie pierwsza sesja. Brałyśmy udział już w sesjach zdjęciowych, ale zazwyczaj były to sesje zdjęciowe w strojach sportowych. Nigdy tak ekskluzywnym, eleganckich, że tak powiem, strojach i tak profesjonalnie zrobione. A jak to wszystko tam wyglądało? Jak ta sesja przebiegała? Ten makijaż, fryzura, jakie to było uczucie po prostu? Dorota. Dobrze, pani Dorota. Dla mnie to było nowe doświadczenie. Pierwszy raz miałam do czynienia właśnie z profesjonalną sesją. Także było fajnie, fajna zabawa. O, Daria Michalak, teraz możemy zobaczyć tutaj no, kolejna tak. Dziewczyna. Kto to? Marta Duda. Tak, także trwało długo, trwał makijaż, przygotowania włosów i tak dalej, wybory sukienek. Ale było na pewno fajnie, fajna atmosfera. No i super efekt. A czy same zdjęcia też były bardzo czasochłonne? Tak, w sumie na każdą przypadało tam od 40 do godziny. Więc na każdą dziewczynę? Cały dzień siedziałyśmy tam. A w którym miejscu to było? Villa Parku. Było Villa Park, to jest nasz jeden z partnerów, no i to też, to był ukłon też w stronę naszych partnerów, bo oni stanowią naszą integralną część i też sfinansowali ten kalendarz. No właśnie, a jeżeli już sprzedacie, to rozumiem, że to idzie na konto klubu, tak? Na jakieś wyjazdy, coś takiego? To idzie oczywiście na cele statutowe, my też wyprodukowaliśmy tych kalendarzy 250 sztuk. No i też pewna strategia marketingowa jest taka, że 35 zł kosztuje kalendarz, ale jak na meczu się go zakupi, no to już tylko 25 zł, więc zapraszamy na nasze mecze już najbliższe w środę z SMS-em PZPS Szczyrk. No to skoro już poruszyłeś ten temat, no to powiedzcie, jak wygląda wasza sytuacja teraz w tabeli. Początek był trudny, musiałyście się tam zgrać, zmiana trenera, bardzo poważny były zawodnik, trener przychodzi Andrzej Stelmach, no i chyba łapiecie powoli ten wiatr. W żagle. Było zwycięstwo, nawet tak. Wiem. Tak jest, początek sezonu był bardzo ciężki, ale już myślę, że powoli się zgrywamy. Rozpoczęła się druga runda. Rozpoczęłyśmy ją bardzo dobrze, bo wygrałyśmy w Kaliszu, teraz u siebie z Gliwicami. Jest to dobry prognostyk. Myślę, że praca z trenerem Andrzejem Stelmachem przynosi efekty i oby tak do końca sezonu. Które miejsce teraz w tabeli? Siódme miejsce i miejmy nadzieję, że to miejsce się utrzyma i będziemy grały w play-offach. No bo cel na pierwszy sezon to pierwsza ósemka, prawda? Tak jest.
bo jesteśmy Beniaminkiem, myślę, że nadal uczymy się tej siatkówki i przeniesie to efekty na przyszłość. Panie prezesie, a ja słyszałam, że to najlepsze miejsce w historii klubu, to siódme. No na pewno, bo jesteśmy w tym debiutanckim sezonie w pierwszej lidze i chodzi o to, żeby okrzepnąć. Jak wiemy, przeskok między drugą a pierwszą ligą jest olbrzymi pod kątem każdym, finansowym, organizacyjnym i sportowym przede wszystkim. No i ja wierzę, że tak po tym trochę początku, gdzie trochę tych punktów pogubiliśmy, no to ta pozycja dalej jest troszkę myląca. Myślę, że realna nasza sportowa siła to jeszcze spoczywa w okolicach 4., 5. miejsca. Szczyrk to jest, przypomnę, reprezentacja Polski, więc ona nie będzie uczestniczyć w playoffach. To pozycje, oni dzisiaj są przed nami, więc ja myślę, że my jeszcze jesteśmy w stanie zdystansować nawet AZS Politechniki Śląskiej Gliwice i, no i powalczyć tak o właśnie miejsca 4-5. Później w playoffach wszystko się może wydarzyć. Panie dyrektorze, prezesie, chciałem jeszcze tak trochę zaczepić. To kiedy nasze zawodniczki zagrają w okrąglaku? W przyszłym sezonie. Myślę, że no, to jest ten sezon w siatkówce się trochę szybko kończy, chociaż mam nadzieję, że zagrają podczas finałów akademickich Mistrzostw Polski, które w maju odbędą się w Opolu. Także impreza na 600 uczestników i liczę na to, że uda się, aby ta impreza odbyła się już na okrąglaku. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo pięknie dziękujemy, a tymczasem wracamy do Oli Kierety. Myślę, że dla grafologa, który tworzy portret psychologiczny na podstawie charakteru pisma, mój przykład, moje pismo byłoby ciekawym obiektem do badań. Od tego, że jest kanciaste, nierówne, no i daleko mu do kunsztu mistrzów kaligrafii. Jak kiedyś wyglądało pisanie gęsim piórem? O tym opowie nam pani Magda. Pani Magda, dlaczego pióro gęsie i pióro ze stalówką i obsadką wymusza od nas staranniejszy charakter pisma? No, myślę, że wystarczy popatrzeć na takie pióro, no jeśli pani pozwoli, to wyciągnę, jak ono jest zbudowane. Dzisiaj mamy długopisy, wszelkiego rodzaju mazaki, pióra na naboje, które są tak zbudowane, że generalnie nie pozwala dzieciom, a jeśli już, to bardzo rzadko, na zrobienie kleksa. Natomiast tutaj nie mamy żadnego zbiorniczka, mamy tylko gęsie pióro, w tej chwili już złożoną stalówką, co i tak jest udoskonaleniem i ułatwieniem. Natomiast wcześniej takie pióro tylko odpowiednio przycięte, maczane w atramencie. Ten atrament zbierał się tutaj właśnie jak gdyby w tej końcówce tego pióra. Służył do tego, że dzieci czy dorośli nosili ten atrament na papier. Wiadomo, że trzeba było bardzo uważać, żeby ten nadmiar atramentu nie spłynął, nie zrobił się kleks. To jest jedna rzecz. A dwa, trzeba było tak operować tą stalówką, żeby te literki jednak były ładne, kształtne. Wystarczyło nie tak obrócić, nie tak przyłożyć, przycisnąć za mocno albo za lekko. I albo się nie napisało, albo zrobiła się wielka plama. Także przede wszystkim trzeba było się przyłożyć do tego pisania i tą ręką operować bardziej w sposób kontrolowany. Stąd też to wymuszało, że te litery po prostu staraliśmy się, jeżeli w tej chwili my również próbujemy, staraliśmy się pisać ładniej. Mhm. Muszę przyznać, że moja mama jeszcze pisała takim piórem ze stalówką i z obsadką. Może pani nam je pokazać? Tak, mamy tutaj gęsie pióra. One były w użyciu na początku, tak jak wspomniałam przed chwilą, jeszcze bez stalówki. Później ktoś wymyślił stalówkę i taką właśnie drewnianą obsadkę. One się pojawiły w wieku XIX już w szkołach tutaj na Śląsku. Jeszcze jednak długo, na początku wieku XX, z powodu biedy dzieci pisały gęsim piórem w szkołach, ponieważ łatwiej i bez pieniędzy takie pióro można było sobie zorganizować, ułatwiały sobie wkładając tą metalową stalówkę. Natomiast takie drewniane obsadki były w użyciu w wieku XIX, wcześniej, ale nawet w latach powojennych, w latach 60., 70., teraz jeszcze spotykamy osoby, które mówią, jeszcze taką obsadką, jeszcze taką stalówką pisałam. I faktycznie ten wykształtowany w pierwszej klasie, w drugiej klasie charakter pozostaje do końca życia, bo kiedy patrzymy na archiwalne dokumenty pisane przed wojną i zaraz po wojnie rękami ludzi, którzy właśnie w tej szkole uczyli się pisać tej kaligrafii w taki sposób, no te literki są idealnie równe. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Paradoksalnie w dobie elektronicznych gadżetów sklepy papiernicze oferują cały arsenał długopisów, piór wiecznych, a także cienkopisów. Warto przyłożyć się do pięknego pisania, dlatego że on naprawdę świadczy o naszym charakterze.
bo w końcu wskazuje to, czy jesteśmy staranni, dokładni, no i sumienni. A teraz Kasper, pokaż, jak tutaj napisałeś sobie pewną wskazówkę na scenariuszu. No pokaż, jak to w kamerze nie będzie widać tego. Pokaż, pokaż, no pokaż. No ale co? Które? No tutaj widzimy. Ale nie, bo ja wielkimi literami... Twoje dokładne właśnie pismo? Nie, ja pisałem maturę na komputerze, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie żartuję. Tymczasem na naszej kanapie... Mam dysgrafię, to się tak nazywa. Tymczasem na naszej kanapie Arkadiusz Panecki, dziennikarz sportowy. Dzień dobry. TVP3 Opole. Jedyne pytanie do ciebie, jakie mamy. Czy ładnie piszesz? Masz dobry charakter, czy nie? Chyba nie najgorszy. Straszne drobne literki piszę, ale to chyba nie jest problem. Aha, bo podpowiadają, że piszesz tragicznie. No. Tymczasem jeszcze chcieliśmy z tobą porozmawiać o sporcie, ponieważ zacznijmy może od siatkarzy, albo nie, chronologicznie, piątek, czyli hokej. Z Krakowią grał Orlik. Tak, Orlik przegrał 0-3, no ale to jest mistrz Polski, wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli do Krakowa się jedzie, to raczej wraca się bez punktów. Natomiast już wczoraj lepsza postawa Opolan, zwycięstwo 3-2 z Jastrzębiem. Zagraniczni zawodnicy odegrali dużą rolę, bo strzelali bramki, między innymi Rantanen i Cichy, chociaż jego tak nie do końca już jako zagranicznego zawodnika możemy liczyć, bo to już reprezentant Polski. Ważne zwycięstwo, bo gonimy Polonię Bytom w tabeli. Jeden punkt już tylko tracimy do Bytomian. Szczerze mówiąc, myślałem, że już po tej kolejce Orlik awansuje na czwarte miejsce w tabeli. Natomiast Polonia sensacyjnie wygrała w Tychach z GKS-em i musimy ten jeden punkt jeszcze gdzieś tam odrobić. No to czekamy na to, żeby odrobić ten punkt. A ja chciałabym się zapytać, jak się spisał John Murray? Jasiek. No Jasiek oczywiście. A gdzie masz zapisać? Jak John Murray, że jest nie, ktoś taki? Przypomniała mi się pewna sytuacja. Jasiek Murasz, no to jest zawodnik, o którego klasie wszyscy wiemy, także każde spotkanie w jego wykonaniu wygląda mniej więcej tak samo. Jest jednym z bohaterów tego meczu. A w meczu hokeja ile jest części? No nie wiem, chyba dwie. No dobrze. To idąc dalej, Stal Sobota teraz. Najpierw konkurs drużynowy w skokach narciarskich. No, Polacy świetnie się spisali oczywiście, ale własna skocznia, no to też trzeba było na to liczyć. Wracamy do tych opolskich wydarzeń, bo ja niestety nie miałem przyjemności śledzić skoków. Drugie miejsce drużynowe, a Stoch wygrał. Stoch wygrał indywidualnie. Cały turniej? Niemcy. No tak. Reprezentacja Niemiec tutaj była najlepsza. Wczoraj w redakcji oglądaliśmy skoki, także udało mi się tą końcówkę. Indywidualnie. A w zasadzie w tym konkursie drużynowym zabłysnął Piotr Żyła najlepiej. I właśnie... Piotr Żyła zabłysnął też fajnym wywiadem, nie wiem, czy oglądaliście. Tak. Że to zależy, ile papryki zje. To wtedy będzie... Piotr Żyła jest niesamowitą osobistością, jeżeli chodzi o media, także... Stal Nysa później grała. Ważny mecz z liderem i opozycję lidera, bo przypominamy, że Stal złożyła kwity o to, żeby grać w plus lidze. Miało się to stać w przyszłym roku, natomiast no, może stać się już teraz. Dlaczego? Dlatego, że Stal po pierwsze buduje halę, po drugie, organizacyjnie tam wszystko fajnie wygląda, ale też sportowo. Wczoraj porażka, to dopiero druga porażka w sezonie. Siódmy tiebreak, jeżeli się nie mylę, rozegrany przez Stalowców w tym sezonie i dopiero pierwszy przegrany. Z niebyle kim, bo z liderem Piotr Lipiński, taki zawodnik pojawił się na rozegraniu, też znana postać między innymi na Opolszczyźnie. No i niestety Ślepsk okazał się za mocny. Ekipa Dimy Skoria, bardzo sympatycznego skądinąd trenera, okazała się po prostu za mocna. Natomiast ta czwórka w tej pierwszej lidze, do której Stal Nysa należy, wydaje mi się, że prezentuje taki poziom dużo większy niż reszta stawki. Dlatego o Stalowców nie ma się co martwić, na pewno w tej czwórce będą. Natomiast były przed chwilą siatkarki, też trzeba powiedzieć, że zagrały wczoraj świetne spotkanie z AZS-em Gliwice. Wygrały 3-0. Nawet trener mocno chwalił swoje dziewczyny. Tak. Mówił, że pod względem taktycznym świetnie się spisały. No, nie do końca chciał zdradzić, jakie były te założenia, natomiast no, wiadomo, siatkówka polega na tym, żeby dobrze zagrywać i jak jest dobra zagrywka, no to już można całe spotkanie sobie ustawić. Tak wczoraj było, świetnie zagrywały dziewczyny, świetnie atakowały i dosyć gładko wygrały 3-0. Cieszmy się
bo tak ładne wyniki mamy w naszym opolskim sporcie. A tymczasem... Naszym gościem był Arek Panecki, jeszcze przedstawię cię. Bardzo elegancki człowiek, a tymczasem... Nasza kamera, drodzy państwo, była niedawno w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, w zasadzie w sobotę. I wtedy właśnie w tym miejscu była największa studniówka w Opolu Liceum Ogólnokształcącego numer 2. Zobaczcie państwo sami, jak pięknie się zaprezentowali tam przyszli maturzyści. Kiedy to było? Dawno studniówka. Temu. 8 lat? Nie, 10? Nie wiem. Wspaniała. Pozdrawiamy oczywiście uczniów Liceum Ogólnokształcącego numer 2, a tymczasem zmieniamy temat, bo na naszej kanapie już jest młoda, zdolna artystka Marzena Rakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Śpiewam, odkąd zaczęłam mówić. Faktycznie tak, tak było? Faktycznie tak było. Zawsze jak były jakieś imprezy rodzinne, jakieś w domu, czy tam mama mnie jeszcze kąpała, trzylatka miałam, to zawsze śpiewałam. Mówiłam bardzo dużo, dużo śpiewałam. Mama to aż momentami powiedziała, dziecko, dlaczego ty tak dużo mówisz? Ale tak faktycznie było. Później jednak rozwijałaś ten swój talent i chciałaś się pokazywać dalej. Stąd twoja liczna obecność w wielu konkursach lokalnych, muzycznych. Tak, tak. Z sukcesami? Niektóre z sukcesami, niektóre nie. Ale dla nas zawsze liczyło się to, żeby śpiewać, żeby grać, żeby robić coś z muzyką. Tak naprawdę miałam liczne zespoły, gdzie też śpiewałam. I tak naprawdę dla nas liczyła się ta atmosfera, to, że tam byliśmy, to, że mogliśmy się pokazać, nie te nagrody, które tam się zdobywało, tylko to, że faktycznie mogliśmy obcować z muzyką. Czy jedną z twoich idolek muzycznych jest właśnie Adele, której utwór zaprezentowałaś na początku programu? Tak, tak. Zawsze staram się, gdzie tylko nie mogę, to śpiewać Adele, bo naprawdę uwielbiam jej twórczość, uwielbiam ją też jako osobę, bo też można zobaczyć wiele wywiadów, których naprawdę jest po prostu nieziemska. Jest sobą po prostu. Tak jest, tak jest. I to w niej w sumie najbardziej lubię. To, że jest sobą. Pochodzisz z Zawadzkiego. Tak. Czyli z jednej strony niewielka miejscowość, ale z drugiej strony znana przez Sławka Szmala. Tak jest. Nawet mamy rondo jego imienia. Ale czy to miałeś okazję w ogóle poznać Sławka? Może? Osobiście nie. Osobiście nie, ale gdzieś tam, wiadomo, po Zawadzkim, gdzieś tam w jakichś Biedronkach, nie Biedronkach się pokazywał, także w takich okolicznościach bardziej. Słuchaj, co jeszcze dla nas zaśpiewasz dzisiaj? Ja dzisiaj zaśpiewam Miód Natalii Przybysz. To była pierwsza piosenka, którą zaprezentowałam solo w takim projekcie solowym, gdzie nagrywam tam u nas w lokalnym studiu Pekin, Michała Piekacza. I w sumie chciałabym to zaprezentować na żywo, bo wiadomo, jak na żywo, to inaczej też w nagraniu, tak? Także czekamy z niecierpliwością. W takim razie dziękujemy ci pięknie za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. A tymczasem my się będziemy z państwem powoli żegnać. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Troszeczkę sportowo, ale sportowo będzie dalej, ponieważ za chwilkę trenerka short tracku, trenerka również naszej kadry, Anna Łukanowa-Jakubowska, będzie gościem Macieja Nowaka w programie Tak czy Owak. Wszystkiego dobrego życzymy państwu i zapraszamy jeszcze na występ Marzeny Rakowskiej w utworze Natalii Przybysz, Miód. Do zobaczenia. Dziękujemy. Śniło mi się.
się gapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się oczy i po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało? Taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam? Jak to się stało?